Przed nami 264 odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Zeyer jest zrozpaczona, gdy Selim wraca do nich z rannym Yamanem. Kiedy Selim odjeżdża, żeby załatwić szczegóły wyjazdu, Zeyer i Yaman próbują wydostać się z niewoli. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 264 odcinku serialu Emanet, dziedzictwo, odcinek 264 w czwartek, 25 kwietnia 2023 roku o godzina 16:05 w TVP1. Sprawdź streszczenie odcinka 264. Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu, Emanet Zejer jest przekonana, że Selim uwolni ją i Jusufa i odda się w ręce policji. Nie wie, że Selim zawarł układ z Kamgozem, który ma załatwić całej trójce transport za granicę, jeśli Selim zabije Yamana. Zeyer jest zrozpaczona, gdy Selim wraca do nich z rannym Yamanem. Kiedy Selim odjeżdża, żeby załatwić szczegóły wyjazdu. Zeyer i Yaman próbują wydostać się z niewoli. Po wybuchu bomby w ciężarówce od Yamana, Kamgos wycofuje się z układu. Selim wysyła Nedimowi wiadomość ze zdjęciem nieprzytomnego Yamana. Ali obawia się, że Jaman może już nie żyć. Firat jest zdruzgotany. Czarna uświadamia sobie, że czuje coś do Ibrahima i zastanawia się, czy on także odwzajemnia jej uczucia. Zuhal nie może się doczekać rozprawy. Tymczasem Igbal podaje Zii podmienione leki. Mężczyzna ma coraz większy mętlik w głowie. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.